Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest poseł Jan Olbrycht z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać na początku o Polski Krajowy Plan Odbudowy, bo jako europoseł Europejskiej Partii Ludowej zasiada Pan w specjalnej grupie roboczej, która zajmuje się zatwierdzaniem tych dokumentów składanych przez wszystkie państwa członkowskie. No i już pierwsze wypłaty z tego unijnego funduszu odbudowy wpłynęły. Środki otrzymały już m.in. Luksemburg, Belgia czy Portugalia. Natomiast polski dokument przygotowany przez polski rząd nadal nie jest zatwierdzony. Dlatego chciałem zapytać, czym różni się pod względem merytorycznym ten nasz krajowy plan odbudowy od tych złożonych już przez inne państwa? No, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że nie wiemy, jak wygląda ostateczny dokument, ponieważ rząd pokazał tylko pierwszą wersję, nawiasem złożoną bardzo późno. Złożoną bardzo późno, dlatego że termin tak zwany instruktażowy to był 30 kwietnia. Rząd złożył dokument 3 maja, równocześnie prosząc, żeby go nie zapisywać jako złożony. Czyli z tego wiemy już dzisiaj, że rząd poprosił na początku maja, żeby go liczyć od początku czerwca. Czyli tak naprawdę nie złożył dokumentu na początku maja. Co spowodowało, że te państwa, te rządy, które złożyły krajowe plany odbudowy wcześniej, czyli złożyły je bądź w marcu, bądź w kwietniu, ten dokument każdorazowo musi być zaopiniowany przez Komisję Europejską, czyli Komisja musi uzgodnić z państwem członkowskim wszystkie szczegóły, po czym Komisja zatwierdza swoją propozycję i posyła ją do ministrów. Ministrowie głosują każdy Krajowy Plan Odbudowy kwalifikowaną większością głosów. Czyli inaczej mówiąc, mamy kilka etapów. My jako parlament mamy prawo po pierwsze sugerować coś Komisji Europejskiej, a po drugie na etapie realizacji będziemy również kontrolować wydawanie pieniędzy. Pytanie jest, czym się różni polski plan? Po pierwsze jest złożony dużo, dużo później od innych, w związku z czym nie dostaliśmy jeszcze zaliczki. Mało tego, polski dokument jeszcze nawet nie jest zaopiniowany przez Komisję Europejską, a co powiedzieć dopiero o kolejnym etapie, czyli zatwierdzeniu przez Radę. Rząd mówił, że sprawa powinna być załatwiona w lipcu. Ostatnio zaczął mówić, że być może wrześniu, październiku, a jeden z ministrów powiedział ostatnio, że być może mamy nadzieję do końca roku. Także a czym się różni? Z tego, co my wiemy z tej pierwszej wersji i tego, co tam było poprawiane, no to rząd polski musiał poprawić sprawy dotyczące przewidywanych reform. Reform na przykład dotyczących zatrudnienia, dotyczących energetyki i tak dalej. Rząd również, wiem, że był poproszony o sprecyzowanie kwestii kontroli przebiegu całego procesu. Tym bardziej, że po drodze no, wydarzyło się wiele innych rzeczy, jak chociażby wyrok Trybunału, który spowodował, że problem kontroli jakby wrócił z powrotem na tapetę. Innymi słowy, polski plan odbudowy jeszcze nie jest zaopiniowany. Jeżeli będzie zaopiniowany pozytywnie, znaczy, że spełnia wymogi, które są postawione w przepisach. A jest w ogóle, istnieje ryzyko, że Polska może nie otrzymać w ogóle środków z Funduszu Odbudowy? No, Fundusz Odbudowy to nie tylko Krajowy Plan Odbudowy. Fundusz Odbudowy to również pieniądze na rolnictwo, na rozwój obszarów wiejskich, to pieniądze na wyrównanie polityki spójności z poprzedniego okresu, tak zwany REACT-EU, to również pieniądze na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. To wszystko razem tworzy Fundusz Odbudowy. Czy Polska może nie uzyskać pieniędzy z Funduszu Odbudowy? Ja osobiście wątpię, żeby do tego doszło. To raczej będą musiały być korekty ze strony rządu polskiego, jakby dostosowanie, ponieważ ja sobie nie wyobrażam, żeby nie skorzystać z 20 kilku miliardów euro plus 32-33 kredytu. Tym bardziej, że rząd, kiedy mówił o 770 miliardach złotych, to pokazywał pieniądze na przykład z kredytu, o który nie poprosił. Zakładam, że jeszcze poprosi. Ja mam nadzieję, jako mieszkaniec Polski, jako mieszkaniec naszego regionu, że jednak Polska zrobi wszystko, żeby pieniądze otrzymać. Ale podkreślmy, Fundusz Odbudowy jest specyficzny dlatego, że ma bardzo precyzyjną datę końcową. Czyli inaczej mówiąc, im później zaczniemy, tym mamy mniej czasu na realizację. Data końcowa wydawania pieniędzy to jest 2006.
A wszystkie umowy muszą... 2026. Przepraszam, 2026. Zawsze się mylę. To jest 2026. Natomiast wszystkie umowy muszą być podpisane do roku 2023. Innymi słowy, czasu jest mało. A te, czy te polskie problemy są w skali europejskiej jakieś bardzo znaczące, czy inne państwa borykają się z podobnymi zagadnieniami? Tak, ale inne państwa, nawet jeżeli napotykały na uwagi ze strony Komisji Europejskiej, na przykład, że to nie spełnia wymogów, bo to chodzi o wymogi takie jak minimalna ilość pieniędzy wydana na Zielony Ład. Tam jest 37%. Minimalna ilość pieniędzy na cyfryzację to jest 20%. To są rzeczy, które muszą być spełnione i niektóre państwa tego nie dotrzymywały, więc komisja je jakby prosiła o uzupełnienie. Także one uzupełniały pewne rzeczy. Natomiast dwa państwa jeszcze w ogóle nie złożyły krajowego planu. To jest Bułgaria i Holandia. Ze względów politycznych Bułgaria się nie może uporać z własnym rządem jeszcze. Natomiast Holandia doprecyzowuje plan, ale ona też Holandii nie za bardzo potrzebuje tych pieniędzy ze względu na swoją sytuację ekonomiczną. W innych państwach takich poważnych kontrowersji, z tego co ja wiem, nie ma, oprócz Węgier. Bo Węgry, rząd węgierski przedstawił dokument, który zdaniem komisji nie gwarantuje, że będą mechanizmy przeciwdziałające korupcji. Więc Węgrzy zostali poproszeni o stworzenie takich mechanizmów, o takie gwarancje, że jeżeli pojawi się niebezpieczeństwo korupcji, to one wystąpią. Także Polska to jest odsunięcie w czasie, moim zdaniem wiążące się również z wyrokiem Trybunału, a więc z kontrolą, niezależnością sądów, bo polski plan dostał taką wskazówkę w roku 2020, że po to, żeby zapewnić dobry klimat inwestycyjny, musi być zagwarantowana niezależność sądów. Taki to jest z roku 2020. Jedna ze wskazówek tak zwanego semestru europejskiego. Skoro pojawił się taki wyrok, reakcją komisji natychmiast było przyjrzenie się dokładnie krajowi pod tym kątem. W związku z czym wydaje mi się, że im szybciej dokonamy pewnej korekty w Polsce, im szybciej rząd dokona takiej korekty, tym szybciej będą pieniądze. Ale wydaje się, że w przypadku tego polskiego systemu sądownictwa, no ta sprawa się coraz bardziej przeciąga. Myśli pan, że faktycznie realne jest to, żeby do jesieni na przykład rząd uznał stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? No to zależy od tego, która siła w rządzie będzie miała większą moc sprawczą. Czy ta część, której zależy bardziej na pieniądzach po to, żeby ratować gospodarkę, czy ta, która bardziej będzie gotowa stracić pieniądze, ale ze względów politycznych negować pewne wyroki. Z tego, co widzimy z ostatnich dni, to wygląda na to, że jednak będą następowały zmiany dotyczące na przykład wyroku Trybunału. Zamrożenie Izby Dyscyplinarnej jest taką wskazówką, ale reakcja ministra sprawiedliwości jest też jednoznaczna. Zresztą minister sprawiedliwości w swoim jednym z ostatnich wywiadów bardzo wyraźnie podkreśla, że jakoś ta popularność Unii w Polsce spada, co znaczy z nadzieją w głosie zdaje się, co oznacza, że minister sprawiedliwości raczej wolałby postawić się Unii Europejskiej, czyli innym państwom, niż ustąpić i w związku z czym uzyskać pieniądze dla Polski, dla gospodarki, dla obywateli. A jak wygląda, wracając do funduszu odbudowy i w ogóle transferu pieniędzy unijnych do państw członkowskich, jak wygląda ta procedura? Bo z tego co wiadomo, to pieniądze są dystrybuowane centralnie przez Warszawę. Tak, to jest zasada. To znaczy, to jest zasada, ponieważ musi być tak zwany główny płatnik. I to ten płatnik negocjuje z Unią Europejską, z Komisją. Po prostu musi być bardzo przejrzysty ten element wypłacania pieniędzy. Zawsze odbywa się w ten sposób, że państwo członkowskie dostaje na początku zaliczkę na to, że na uruchomienie pewnych procesów, po czym następuje refinansowanie w momencie, kiedy są przedłożone faktury. Faktury są oczywiście bardzo dokładnie sprawdzane zarówno w kraju, jak i w Brukseli, czy pod tym kątem, czy rzeczywiście pieniądze zostały wydane w sposób prawidłowy, czy w sposób czytelny, zrozumiały i tak dalej. To oczywiście powoduje, że tak zwani beneficjenci, czyli ci, którzy ostatecznie otrzymują pieniądze,
w jakimś momencie muszą swoje pieniądze wydać. Znaczy muszą je wydać po to, żeby potem przedłożyć dokumenty, że je wydali w sposób prawidłowy i po to, żeby uzyskać pieniądze. To odbywa się na różne sposoby, bo czasami beneficjenci negocjują z wykonawcą na przykład odroczenie płatności. Znaczy zapłacą mu, jak dostaną pieniądze z Unii Europejskiej. To są procedury dosyć skomplikowane i długotrwałe, w związku z czym to jednak jest potrzebne, żeby na przykład samorządy czy przedsiębiorcy dysponowali pewnymi kwotami, ale również żeby mieli pewność, że jak wydadzą swoje pieniądze, to otrzymają pieniądze z Unii. Pytam poniekąd dlatego, że w ostatnim czasie dużo słyszymy o problemach finansowych gminy Brenna. Tam w zeszłym roku, z tego co rozmawialiśmy z byłą skarbniczką gminy, mówiła, że mają pewne opóźnienia w otrzymywaniu środków zewnętrznych. Mówiła nawet, że przyjmujemy terminy zawarte w umowach, ale pieniądze przychodzą często rok czy dwa lata później. Czy to jest częsta sytuacja w przypadku samorządów generalnie w naszym kraju? To jest oczywiście występujący problem. On się bierze zarówno z kwestii... No wie pan, to jest kilka elementów tej procedury. Znaczy po prostu samorząd, który otrzymuje te pieniądze i po to, żeby zapłacić wykonawcy, bo o to chodzi. Podpisuje z wykonawcą umowę, musi dotrzymać terminów. W związku z czym po to pamiętajmy, że jeszcze samorząd musi uchwalać swoje budżety. W związku z czym musi jakby zakładać, że wyda pieniądze ze swojego budżetu i że te pieniądze mu do budżetu w końcu wrócą. To oczywiście potem idzie do sprawdzania przez tak zwaną instytucję płatniczą i potem jest negocjowane z Unią Europejską. To zależy zarówno od tempa procedur w Polsce, jak i od procedur w Brukseli. Bo są takie momenty również w Unii Europejskiej, gdzie na przykład okazuje się, że jest kłopot z wydawaniem z pieniędzmi w ogóle. Znaczy, jeżeli chodzi o wpływy Unii Europejskiej, wydatki Unii Europejskiej i tak dalej. W związku z czym to też może spowodować pewne opóźnienia. Także w tym systemie samorządy muszą brać pod uwagę tego typu opóźnienie. Muszą mieć takie mechanizmy zabezpieczające, co jest dla samorządów coraz trudniejsze, bo samorządy muszą mieć zagwarantowane swoje dochody własne. Prawda? Jeżeli nie mają zagwarantowanych swoich dochodów własnych, to tym bardziej ich inwestowanie jest pod dużym znakiem zapytania. W związku z czym oczywiście, jeżeli jest to duża gmina, duże miasto, ma duże zasoby finansowe, to oczywiście niewiele ryzykuje. Jeżeli to są mniejsze gminy i angażują się w poważne inwestycje, to oczywiście może być tego typu zagrożenie. Ja myślę, że trzeba to wziąć pod uwagę. To jest tego typu charakterystyka tych pieniędzy. To nie są pieniądze, które przychodzą i można je wydać. To są pieniądze polegające na tym, że się je refinansuje. A przy Funduszu Odbudowy to będzie jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ przy Funduszu Odbudowy wyraźnie jest zaznaczone, że pieniądze będą zwracane nie na podstawie tylko faktur, ale na podstawie kontroli, czy zostały osiągnięte efekty. Na przykład jeżeli ktoś planuje reformę, na przykład reformę dotyczącą cyfryzacji w szkołach, to nie wystarczy przedstawić faktury, że kupiliśmy 150 komputerów. Pytanie jest, jeżeli reforma ma polegać, to jakie są poszczególne etapy reformy, typu przygotowanie, szkolenie i tak dalej. I pieniądze będą zwracane wtedy, kiedy ten, kto ma otrzymać pieniądze, udowodni, że osiągnął pewien etap reformy. Jeżeli tego nie zrobił, to nawet jeżeli wydał pieniądze, to nie uzyska. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli pan pozwoli. Myślę, że to też warto o tym pamiętać, że ja byłem świadkiem różnych takich sytuacji bardzo skomplikowanych, gdzie na przykład w jakiejś gminie X, ale nie na terenie Śląska Cieszyńskiego, podpisuje się umowę z wykonawcą i po drodze następują bardzo poważne nieprawidłowości. Bardzo poważne nieprawidłowości. Jak takich przypadków w Polsce jest niewiele. I nagle się okazuje, że ci, którzy sprawdzają, mówią zaraz, ale wydaliście pieniądze w sposób nieprawidłowy. W związku z czym nie zwrócimy wam pieniędzy. No ktoś powie, no jak to? Przecież to jest projekt europejski. Ja chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie. Wszystkie projekty, które są robione z pieniędzy europejskich, to są projekty polskie. Natomiast one są dofinansowywane z Unii Europejskiej pod warunkiem, że są zrobione zgodnie z regułami obowiązującymi w Unii. Kiedyś mnie zapytał ktoś, pamiętam, w Istebnej,
czy jak zrobimy tą drogę z pieniędzy europejskich, to będzie droga polska czy europejska? Ja mówię, nie, to jest polski projekt, polska droga. Co prawda my dajemy mniej pieniędzy, a więcej daje Unia, ale Unia tylko dofinansowuje. Co oznacza, że jeżeli zrobicie to źle, to to jest wasz problem. Znaczy po prostu my wam po prostu nie dofinansujemy tego. To jest wasz problem, wasza droga, to ją sobie teraz zróbcie. Prawda? Jeżeli po drodze się okazało, że jest jakieś działania korupcyjne czy inne, to bardzo proszę, to jest wasz problem. Także to warto o tym pamiętać. Znaczy to jest ciekawa dysproporcja, o czym pan mówi, że pod względem dofinansowania jest bardzo dużo jakby składników, które warunkują zwrot pieniędzy, a wypłacenia zaliczki, jak w przypadku właśnie tych państw jak Luksemburg, Belgia czy Portugalia, które w zasadzie ledwie ten fundusz odbudowy ruszył, to już mają jakieś pieniądze na działanie. Nie, ale to od razu powiedzmy, że każde państwo, takie są zasady przy funduszu odbudowy, każde państwo, które przedłoży Krajowy Plan Odbudowy i uzyska jego zatwierdzenie, każdy dostanie zaliczkę, 13%. I to jest zasada. Wszyscy dostaną tą zaliczkę. Jedni dostaną wcześniej, drudzy później. Kto uzgodni wcześniej plan, dostanie wcześniej, no już to otrzymali. Ci, którzy nie mają uzgodnionego planu, nie dostaną tych pieniędzy, ponieważ nikt nie będzie inwestował w coś, co nie jest zatwierdzone. To są jednak pieniądze publiczne. W związku z czym musi być zatwierdzone. Także pod tym względem jest tu pełna równość. Wszyscy dostaną zaliczkę. Natomiast jest tylko pytanie, kiedy? Rozmawiamy dzisiaj w Cieszynie. Znajdujemy się całkiem niedaleko przejścia granicznego oczywiście, na którym jeszcze do niedawna stał budynek Straży Granicznej. No, wydaje się, że został on zburzony w dosyć niefortunnym momencie, kiedy relacje polsko-czeskie są dosyć napięte. Myśli pan, że taka inwestycja, która jest tam prowadzona, ma powstać centrum transgraniczne, doprowadzi do tego, że te stosunki polsko-czeskie będą choć troszkę cieplejsze? Ja mieszkam już w Cieszynie od ponad 40 lat. Ja w związku z tym obserwowałem ten budynek w różnych jego funkcjach. Jak on był rzeczywiście miejscem, w którym nas tam kontrolowano, niektórych rewidowano. Różne mamy skojarzenia. Moje pokolenie z tym budynkiem ma skojarzenie nie najlepsze, tak z tym, który był, bo już go w tej chwili nie ma. Natomiast on się w żaden sposób, ten budynek, nie wiązał z historią Cieszyna. A jednak ta część nasza, północna miasta Cieszyna, jest częścią zabytkową. I bardzo ważny jest element w ogóle wizerunku, układu urbanistycznego i tak dalej. Dlatego też ja rozumiem opory części społeczności cieszyńskiej przed zburzeniem tego budynku, bo on miał już potem późniejszą swoją historię. Tam kwestia świetlicy, pracy z dziećmi, pracy z młodzieżą. Bardzo wielu ludziom to się kojarzyło z tym, a nie z przejściem granicznym. Natomiast z punktu widzenia takiego architektoniczno-urbanistycznego czy pejzażowego to naprawdę nie było ładne. I myślę, że powrót do tego, żeby jednak ta część, ten brzeg Olzy był zagospodarowany inaczej, sensownie jest lepszy. Ja wiem, że nie zgadzam się tutaj z częścią mieszkańców, ale ja uważam, że to trzeba po prostu ten brzeg zagospodarować w sposób taki atrakcyjny, bo ważne, ludzie przyjeżdżają do Polski. Pierwszym rzutem oka jest Cieszyn, prawda? Wjeżdżają do Cieszyna i muszą zobaczyć, jak wygląda ładne miasto historyczne z zagospodarowanym terenem. Jak ktoś przyjeżdża tutaj po raz pierwszy i nagle zobaczy taką dosyć zaniedbaną budowę z lat 50., która trochę szpeci ten brzeg Olzy, to ja myślę, że ja osobiście uważam, że lepiej się stało po wielu latach zresztą dyskusji. Pytam pana, bo jest pan z wykształcenia oczywiście też socjologiem i chciałbym zapytać pana może o to, w jaki sposób relacje polsko-czeskie przez tą pandemię koronawirusa, która wciąż trwa, ma się takie wrażenie, że Śląsk Cieszyński jako pewien region też w pewnym sensie autonomiczny, kulturowo na pewno, wypracował jakąś swoją tożsamość, a nagle gdzieś zaczęły tutaj oddziaływać napięte, trudne relacje między Warszawą a Pragą. To rzeczywiście jest bardzo dobre pytanie, ponieważ te same zjawiska, które wystąpią na innych częściach granicy polsko-czeskiej, będą miały inne znaczenie niż tutaj. Tutaj jednak relacje polsko-czeskie w historii nie były łatwe.
Możemy powiedzieć, że to było bardzo dawno temu, ale takie sprawy historyczne, one wracają. Znaczy mają tendencję do powrotu. To jest kwestia stereotypów, to jest kwestia uprzedzeń, to jest kwestia przypominania faktów historycznych z przeszłości. Wtedy, kiedy jest wygodnie i wtedy, kiedy jest ku temu nastrój. Ja muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy budowaliśmy relacje polsko, najpierw czechosłowackie, potem polsko-czeskie, co nie było wcale łatwe, wcale nie było łatwe i to była kwestia przede wszystkim budowania wzajemnego zaufania. To jest najtrudniejsze, bo pieniądze to nie jest takie ważne. Ważne jest wzajemne zaufanie i myślę, że zabierało to bardzo wiele czasu i kluczem w takich sprawach jest postawa określonych ludzi, którzy są opiniotwórczy, burmistrzów, radnych i tak dalej. Ponieważ jak posłuchamy tego, co ktoś mówi na ulicach po polskiej i po czeskiej stronie, to nie zawsze to są pozytywne opinie wzajemnie. To w zależności od sytuacji, prawda? Kiedy wchodziło do Cieszyna w latach 90. między 100 a 200 tysięcy osób dziennie na targowiska, to różne były reakcje, chociaż ci, którzy sprzedawali, byli zadowoleni. W czasie pandemii, ma pan rację, jakiekolwiek decyzje typu zamykamy granice, aby ograniczamy. Przecież tutaj one nie są hasłem pustym, one tu dotyczą bardzo konkretnych ludzi. One dotyczą pracowników, którzy są, pracują po drugiej stronie Olzy. One dotyczą również kwestii kontaktów rodzinnych. To są rzeczy bardzo, bardzo trudne i dlatego rzeczywiście pandemia, jak każde inne tego typu wydarzenie, wywołuje natychmiast, znaczy trochę duchy takie odgrzebuje w przeszłości i pojawiają się takie postawy niekoniecznie pozytywne i wtedy się okazuje, że taka ciężka praca ludzi, którzy starają się budować tak misternie te relacje, to może być naruszona. Ale myślę, że najważniejsze jest, że po obu stronach są ludzie, którzy mają taką dobrą wolę i którzy wspólnie reagują na pewne rzeczy, na przykład wspólnie na pandemię, że wspólnie mówimy o tym, że nie można zamykać granicy, prawda? Jeżeli to robimy wspólnie, to jest dużo lepsze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był poseł Jan Olbrycht. Dziękuję. Dziękuję bardzo.